W słowie na dziś będzie o pamiętaniu i przypominaniu sobie, czyli sich erinnern an, ponieważ Gosia pytała, jak jest, pamiętasz o tym na przykład? Za chwilę do tego dojdziemy. Sich erinnern an to czasownik połączony z przyimkiem, czyli tak zwana rekcja czasownika sich erinnern an, czyli tak jak my mamy w języku polskim pamiętać o, tak tu jest sich erinnern an. Przykładowe zdanie. Ich kann mich sehr gut an meine Schulzeit erinnern. Czyli potrafię sobie bardzo dobrze przypomnieć moje czasy szkolne. Ktoś może powiedzieć, ich kann mich daran nicht erinnern. Czyli ja nie potrafię sobie tego przypomnieć. Ich kann mich daran nicht erinnern. Czyli daran nawiązuje właśnie, powiedzmy tutaj, do tych czasów szkolnych. Ich kann mich daran nicht erinnern. Czyli nie potrafię sobie o tym przypomnieć. Ale jeśli chcemy powiedzieć komuś, pamiętaj o tym, że masz dzisiaj zrobić jeszcze dzisiaj zakupy na przykład, to powiedzielibyśmy denk daran, dass du heute noch einkaufen musst. Czyli pamiętaj o tym, że musisz dzisiaj jeszcze zrobić zakupy. I tu użyjemy denk daran, czyli dosłownie myśl o tym, że musisz dzisiaj zrobić zakupy. Czyli pamiętaj o tym, że musisz zrobić dzisiaj zakupy. Czyli jak widać, to erinnern będziemy stosować raczej trochę w innym kontekście, a takie rozkazujące pamiętaj o tym, to będzie właśnie związane z denken, czyli denk daran, dass du morgen zur Schule gehst. Czyli pamiętaj o tym, że idziesz jutro do szkoły. Denk daran, dass du morgen einkaufen gehst und bla bla bla. Czyli pamiętaj o tym, że coś tam. Ja, das ist alles für heute. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.